się przywitać. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, ale ten chwała Bogu. Amen. Mi się wreszcie przypomniał, że czym jest człowiek, że Bóg mi pamięta. Niczym. Niczym i nikim. Gdzie jest nawet taki werset, kto jest pośród nas tutaj obecnych wybrany, że niewielu bogaczy, wykształconych. I końcówka jest dobro Bóg tych, którzy są niczym, aby to, co jest czymkolwiek, czy czymś, unicestwić. A więc nie chcę powiedzieć, że jesteśmy niczym. Niech każdy wierzy o sobie według tego, co mówi do niego Pan. Bo tak jest po prostu napisane. I to jest łaska, kiedy możemy tak o sobie myśleć. Ale chcę też mówić dzisiaj o tym, że Duch Święty, który w nas mieszka, jest większy niż ten, który jest przeciwko nam. I kiedy my chodzimy w Bogu, kiedy stajemy w miejscu powołania Bożego, i ja nie umiem nawet tego opisać, nie możesz sobie wyobrazić tego, co Bóg jest w stanie robić. Nie ma czegoś takiego, że przewidzisz, że Bóg się poruszy tak lub powie tak. Nie ma czegoś takiego, że wyobrazisz sobie, co będzie. Nie ma takiej opcji. Ponieważ On zawsze ma dużo szerszy wachlarz możliwości i dużo szerszy, jakby dużo szersze zaplecze rzeczy, które chce robić, a których prawdopodobnie jeszcze nie widziałeś w swoim życiu lub nie doświadczałeś, czy doświadczałaś. Chcę przez to powiedzieć, że być może ograniczamy jakby Boże działanie albo Boga do naszego sposobu myślenia, czy do naszego postrzegania, czy wyobrażenia sytuacji i spraw. Rozmawiałem ostatnio z Marzeną swoją i mówię do niej tak, po jakichś tam naszych okolicznościach, i mówię do niej tak, wiesz co, mówię, Bóg już wszystko zrobił, miał do powiedzenia wszystko, co mógł powiedzieć. Mówię, myślę, że piłka jest po mojej stronie. I momentalnie, gdy powiedziałem te słowa, miałem takie przekonanie, że kompletnie nie. Że Bóg ma dużo większy wachlarz możliwości, które może jeszcze zrobić w danej sprawie. Byłem po prostu w szoku. To jest coś takiego, jakbyś miał załatwić jakieś sprawy w urzędzie. Poszedłbyś do tego urzędu, wypełniłbyś wszystkie papiery, załatwiłbyś wszystkie wnioski, uśmiechnął się pięknie do kogoś w okienku, przybiłbyś pionę ze znajomym, poszedł rozmawiać z naczelnikiem, zrobiłbyś wszystko. Nie da się nic więcej zrobić, po prostu decyzja musi zapaść z jakiejś strony. I tak po ludzku patrzymy, bo tak bywają rzeczy, więcej się już nie da, nie wyobrażamy sobie więcej. A okazuje się, że Bóg może zdecydowanie więcej, i co jest dla mnie było niesamowitym zaskoczeniem. A więc jeżeli myślisz o sobie w jakimś zakresie, to wierzę, że Bóg ma dużo szerszy ten zakres. Nie wiem, jaki dla każdego, nie wiem, jaki ma dla mnie, ale ma dużo szerszy i wierzę, i mówię w sumie też w formie świadectwa, że jakby ten zakres, kiedy on wykracza, jest ponad nasze wyobrażenie. Znaczy, możesz myśleć, że tyle może być więcej, może być szklanka do połowy pełna. Tak? Nie może być przecież więcej jak pełna szklanka wody, więc się już nie da więcej, nie? Nagle się okazuje, że się da. Nagle się okazuje, że szklanka może się przelewać, może się wylewać na, nie wiem, okoliczności wokoło ciebie. Może się okazywać nagle, że szklanka rośnie albo jest większa, niż ci się wydawało, że jest. Po prostu mam jakiś wąski, nasz wąski horyzont, nasze wąskie patrzenie, nasze wąskie wyobrażenie. I być może, albo nie być może, jest to takie no, nasze ludzkie, co nie? Że żyjemy z Bogiem, mamy nasze okoliczności dnia codziennego, i nie wiem, czy przychodzi jakaś stagnacja, czy jakieś takie spowszednienie rzeczy w tym życia takiego z Bogiem. Ale to jest po prostu nasze. I jakby cel tego kazania jest taki, że Bóg może o wiele, wiele więcej i że potrzebujemy Go na maksa. Potrzebujemy Go za każdym razem. Potrzebujemy Go, gdzieś jest werset tam o tym jelonku, co tęskni Pana, tak, jak Bóg go wypatruje. Potrzebujemy Go w każdej chwili. Nie potrzebujemy Go mniej jak rok temu, czy mniej jak 12 lat temu. Potrzebujemy Go prawdopodobnie bardziej niż 12 lat temu, czy tam 10, czy 20. Bo bez Niego nie ma życia. Bo bez Niego nie jesteśmy w stanie realizować tej woli Bożego powołania. Bo bez Niego nie jesteśmy w stanie powiedzieć słów, które będą ożywione Duchem Świętym do drugiej osoby. Możemy powiedzieć tylko naszą jakąś, nie wiem, teologię, naszą mądrość, nasze ludzkie postrzeganie rzeczywistości. Tylko tyle możemy zrobić. Jeden ma lepsze, drugi ma gorsze. Jeden mówi mądrze, drugi mniej. Tylko tyle.
A jeżeli miałbyś się spotkać z najlepszym mówcą tego świata, a spotkać się z kimś, kto jest nieznaczącym w oczach tego świata, ale ten ktoś, gdy powiedziałby do ciebie słowo, albo gdyby cię dotknął, byłbyś uzdrowiony, to z kim wolałbyś się spotkać? Wolałbyś na przykład jeść obiad, co jest, myślę, że całkiem spoko, z jakimś naprawdę wybitnym człowiekiem, który osiągnął wiele i mądrościami naprawdę potrafi zaskakiwać niejednego i z tej rozmowy w sumie nic nie wyniknie? Czy spotkać się z kimś, kto jest, nazwijmy to taką szarą myszką, albo nie wiem, szarym myszkiem i być uzdrowionym, być uleczonym, być uwolnieniem od chorób, być dotknięty Duchem Świętym, być pobudzonym do życia? Ja myślę, że to jest pytanie mega retoryczne, nie? Bo wiadomo, przynajmniej tak mi się wydaje, że my chcemy, no, chcemy być dotknięci przez Pana Boga, nie? Dlatego mówię, że jest to pytanie retoryczne. Ale przestawiając to na drugą stronę, pamiętam kiedyś na tam środowej grupie, nie wiem kiedy to było, jakiś dłuższy czas temu, rozmawialiśmy o tym, że powiedzmy, że 6 lat temu, rozmawialiśmy o tym, że są fajni ludzie na świecie. Nie tylko w naszym kościele, na świecie ogólnie. Mają fajny charakter. Pięknie jakby wchodzą w interakcję z drugą osobą. Ludzie inni jakby przylegają do tych ludzi. Fajnie się z nimi przebywa. Są takie osoby. Niekoniecznie są nawrócone. Po prostu są, nie wiem, przyjemne w obyciu. Obeznane z jakąś super wiedzą. Więc miło ich się słucha. A ty możesz być osobą, z którą niekoniecznie chce się przebywać, z którą niekoniecznie chce się rozmawiać, o której niekoniecznie chce się mówić. Powiem więcej, nie chcę, żeby to było figurowisko, ale może niekoniecznie tej osoby chce się gdzieś zapraszać. Nie mówię o sobie, mówię ogólnie, żeby była jasność. Bo po prostu jest jakoś nie po drodze. I te drogi się gdzieś rozmijają i być może jesteś taką osobą. Ale pamiętam, jak rozmawialiśmy wtedy na tej grupie, że nie ma to znaczenia jakby z Bożej perspektywy. Bo kiedy ty pójdziesz do miasta, albo kiedy ty będziesz rozmawiał z drugą osobą, to sorry za wyrażenie, możemy być analfabetami i wypowiedzieć dwa zdania. I ktoś może być narodzony na nowo z Ducha Świętego. Ten przyjemniak czy ta przyjemniaczka tego nie zrobi. Chcę powiedzieć o tym, że i Bogu chwała za to. Chcę powiedzieć, że jesteśmy naczyniami. Jak mówi Słowo, jesteśmy glinianymi naczyniami w Bożych rękach. I że to tylko od nas zależy, na ile będziemy czystymi naczyniami, żeby Bóg mógł nas wypełniać. Bo kiedy Słowo Boże mówi, poddamy się Bogu, On nas wypełni. On nas oczyści. I On się ruszy w naszym życiu. I nie ma opcji, żeby było inaczej. Amen. To jest część naszej pracy, która polega na tym, aby współpracować z Bogiem. Nie ze mną, jakby, nie wiem, mam wrażenie, że jeżeli coś tutaj mówiłem, to zawsze mówiłem, że nie słuchaj mnie, tylko słuchaj tego, kto mówi do twojego serca, jeżeli mówi. Bo nie chodzi o to, żeby uwierzyć, nie wiem, człowiekowi na słowa. Tak mi się wydaje. Ale jeżeli Bóg się rusza w twoim sercu, to odpowiedz Bogu na Jego poruszenie w twoim sercu, co nie? I Jemu chwała, obojętnie od kogo jakby usłyszysz pewne rzeczy. Ale nasza współpraca z Bogiem polega na tym, że odbieramy od Niego pewne prowadzenie, pewne zrozumienie tego, co powinniśmy w życiu robić i staramy się to robić. I być może jest to, nie wiem, czytanie codziennie jednego psalmu, ale jeżeli zaczynasz to robić, to Bóg będzie to błogosławił. Jeżeli masz te dwie rybki, tak? Tu się ostatnio ktoś mówi, ja też sobie myślałem o tym, jeżeli możesz Bogu dać tylko te dwie rybki, czy te dwa chlebki. Tam było chyba siedem koszy resztek. Gdy Bóg to rozmnożył i karmił tłumy. Nie możesz z siebie dać nic więcej niż tyle, ile masz, lub tyle, ile otrzymałeś w danej chwili. Więc jeżeli są to dwa psalmy, jeden psalm do przeczytania, to po prostu przeczytaj. To niech Bóg da tobie i mi łaskę, żebyśmy go przeczytali, bo dzisiaj przeczytam i to przeczytam, a pojutrze zapomnę.
a za 3 dni się nie będzie chciało, a za tydzień będę dokładnie w tym samym miejscu, w którym za chwilę odebrałem, żeby czytać jeden psalm dziennie. Nie wiem, tak jest. Życie męczy. Jest jak jest, no każdy wie. Ale kiedy robimy te drobne kroki w Jego kierunku, to my tak naprawdę poddajemy się Bogu i Bóg może to błogosławić. I nawet jeżeli jest to, nie wiem, głupi uśmiech do kogoś, to to jest coś, co Bóg może pobłogosławić. Bo nie wiesz, jak to na kogoś zadziała. Nie masz żadnego pojęcia. Nawet jak ktoś, nie wiem, dziwnie zareaguje na to. Piotrek, mogę powiedzieć publicznie nazwisko, bo był w telewizji, Piotrek Stępniak. No on kiedyś składał takie świadectwo w telewizji, więc wtedy mówił, że mu ktoś powiedział w więzieniu, że Bóg go kocha, to były 2 razy. I jemu to tak zrobiło w głowie, że no pobił tego, kto co to powiedział, więc nie jest tu fajnie. Zamknęli go do jakiejś celi takiej izolacyjnej, ale on wyszedł nawrócony, na nowo narodzony. 2 słowa padły. Czyli ja jestem po prostu w szoku, nie? 2 słowa zostały użyte, więc myślę, że to jest takie trochę świadectwo na to, że Bóg może wykorzystać twój uśmiech. Bo komuś się może zrobić, nie wiem, trochę lepiej. Może zrozumieć, że to jakby nie jest tak, że nie masz gdzieś być albo czegoś robić, nie? Nie wiem, jaki Bóg ma plan, ale Bóg błogosławi twoje gesty, nawet jak są małe. Nie wiem, dlaczego będę mówił o tym małym, ale chodzi o to, że no, biorąc nas pod uwagę, co tak trochę serio, nie wiem, może 10% jest bardziej do przodu, tak z charakteru, z mentalności. Reszta raczej z nas jest taka bardziej, może nie, że wycofana, ale taka spokojniejsza, co nie? Znaczy ja tak najbardziej to pamiętam jedną osobę, co była taka głośna, nie? Potem tak można sobie zobaczyć, nie? Że są ludzie z charakteru, którzy są bardziej do przodu, głośni, coś załatwią, zrobią, no są tacy ludzie, nie? Myślę, że jakby większość z nas, albo połowa, przepraszam, jeśli kogoś uważam, jest spokojna. Myślę, że nie myślimy o sobie w kategoriach, o, ja jestem święty, wybrany, idę do pracy. Nie wyobrażam sobie naprawdę większości z nas tak robiących, szczerze. Jedną osobę sobie tylko tak wyobrażam na przestrzeni tego, co jestem w kościele tutaj, na Kaliskiej. Jedną, naprawdę. Sobie wyobrażam, że idę do pracy i powie, ja jestem wybranym Bożym. Ale to jest jedna osoba. I to jest kwestia charakteru, czy temperamentu, czy uwagi. Ja. Ale ta sama osoba, kiedy poszła w swoim temperamencie, usłyszała od zupełnie przypadkowego człowieka, kiedy powiedział tak głośno w miejscu publicznym, usłyszał, to za to zamykają tutaj. Więc ten temperament czasem jest nie taki. Ale mam wrażenie, że często borykamy się z myślami, że jesteśmy za słabi, że jesteśmy źli, że niedostateczni, nie wiem, ułomni. Może za słabo mówimy, może za słabo robimy, może, nie wiem, za słabo śpiewamy. Znaczy ja mówię o stanie, jaki zauważam, że bywa w moim życiu, czy bywa w moim życiu. Więc zakładam, że bywa jeszcze w życiu paru osób. Że być może myślisz o sobie nie tak, jak mówi Słowo Boże. Ale Słowo Boże mówi, że małe gesty, Bóg jest w stanie małe kroki pobłogosławić i będziesz miał większe rzeczy, które Bóg da Tobie w opiekę. Bo byłeś wierny w małym, nie? Więc jakby nie zaczynamy od, nie wiem, jak to tam w muzyce się mówi, wysokiego C, czy coś. Tak zaczynamy tak, jak umiemy, w takim stanie, w jakim jesteśmy. Z naszymi nieumiejętnościami, z naszymi przywarami. To jest strasznie trudne. Bo się potem mierzymy z lustrem, obojętnie w jakiej formie to lustro jest. Czy to jest Słowo Boże, czy to jest brat, czy siostra, czy to są okoliczności. No i co zrobimy? No nic. Można się jedynie poddać Bogu. Można się jedynie poddać Bogu, bo kiedy... I co mam na myśli, mówiąc poddać Bogu? Jeżeli... Słowo Boże mówi tak. Jeżeli zgrzeszyłeś, to wyznaj Bogu grzech. Wierny jest oczyścić się nieprawości. No to rozumiem, że trzeba wyznać grzechy. Potem rozumiem, że trzeba uwierzyć, że przebaczył moje grzechy. Dzięki Bogu rozumiem. Może trzeba uwierzyć w to, że Bóg mówi do ciebie, że po prostu cię wybrał, albo ukochał. A to może być mega trudne, żeby myśleć tak o sobie. Bo nie chodzi o to, żeby myśleć pysznie o sobie, co nie? Tylko o to, że Bóg faktycznie mnie kocha. Albo że faktycznie mnie wybrał. Ciebie. Że faktycznie zapieczętował nas Duchem Świętym.
kiedyś, lata temu, jeszcze na Karyzji, pamiętam, że ktoś powiedział, że jakby do tego jest potrzebna pokora. I ja tak myślę, jaka pokora, mówię, człowieku, Duch Święty napełnia, jaka pokora mi to jest potrzebna? No, że wiem, że tak jest. Znaczy nie byłem w tym do niego, do tego stwierdzenia jakiś taki, wiecie, nie, rzecz legalna, czy jakby, nie wiem, jakby buntownie nastawiony. Tylko nie rozumiałem tego, co on mówił w ogóle, tak? No bo jeżeli Duch Święty cię napełnia, jeżeli chodzisz w Jego napełnieniu, w Jego pomazaniu, w Jego Słowie, to te rzeczy, o których ktoś mówi, że potrzebujesz pokory, one u ciebie po prostu są. I tam nic nie potrzebowałem robić, ani zajmowałem prawne były. Bóg cię kocha, no pewnie, że mnie kocha, jestem napełniony Jego miłością. Bóg się kocha, no pewnie, no przecież widzę to tutaj, nie? Jest, musi być pokorny, żeby to przyjąć. Czemu? Jakby w ogóle o co chodzi? Nie wiem, czy jestem pokorny, czy nie. Po prostu Bóg jest i te rzeczy są, więc czemu ja mam być jakiś, żeby te rzeczy były? Ale po latach, nie? Kiedy przychodzi codzienność, kiedy przychodzą złe rzeczy, kiedy przychodzą trudne rzeczy, kiedy przychodzą zwykłe okoliczności, kiedy przychodzą moje grzechy, twoje grzechy, no trzeba pokory. Żeby przyjąć, że Bóg mnie kocha. Żeby przyjąć, że Bóg ma na mnie łaskę. Żeby dla ciebie, mówiąc dla mnie, mam na myśli każdego z nas. Żeby przyjąć to, że On ma te same rzeczy dla ciebie, o których mówi Słowo Boże. I więcej, dalej potrzebujesz, żeby Duch Święty to w tobie wypracowywał. Bo jeżeli On w tobie nie wypracuje tego, że ciebie kocha, nie przekona cię do tego, że ciebie kocha, nie przekona cię do tego, że ciebie wybrał, nie napełni cię swoim duchem, abyś mógł uwierzyć, bo Słowo Boże mówi, że wiara pochodzi od Jezusa, tam jest początek wiary i kończy się na Jezusie, bo jest dokończycielem wiary. No to skąd masz mieć wiarę? Musisz być napełniony po prostu Bogiem, Bożym Duchem. Boże, musisz, nie ma innej opcji. Nie uwierzysz bez Pana Jezusa. Nie ma szans. Możesz mieć super wiedzę i możesz na tej wiedzy zostać, jeżeli wiedza nie zostanie użyta właściwie, czytaj poprzez wiarę, jeżeli zostanie użyta z mocą, możesz tylko wiedzieć i to zostanie na etapie wiedzenia. A nawet jeżeli wiesz, to jeszcze musisz właściwie wiedzieć. Żeby rzeczy miały znaczenie, żeby rzeczy były jakby zrealizowane w twoim życiu. Dane słowo, które pochodzi od Pana, ono musi być ożywione. Musi być ożywione, żeby miało znaczenie realne, żeby miało realny wydźwięk dla ciebie i dla mnie. Bo inaczej jest to tylko i wyłącznie teoria, na której bazujemy, w której się w jakiś sposób poruszamy. I ona jest potrzebna, aby na podstawie tej wiedzy Bóg mógł się poruszyć w twoim życiu. I powiedzieć, tak właśnie wygląda droga. Musisz usłyszeć, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, aby móc w Niego uwierzyć. Musisz o tym usłyszeć, więc musisz mieć wiedzę, że Chrystus umarł na krzyżu. Musisz mieć wiedzę taką, że kiedy Bóg na przykład, kiedy wyznajesz Bogu grzechy, On ci je odpuszcza. Musisz mieć tą wiedzę, musisz gdzieś to usłyszeć. Ale jakby sama wiedza nie wystarcza, ona musi być ożywiona Duchem Świętym. Musi być. Po prostu nie ma innej opcji. Możesz mieć trójfazowy prąd w domu. Możesz mieć super LEDy. Możesz mieć wszystko pięknie podłączane. I możesz nie podłączyć się do głównej sieci. I nic nie będzie ci działo w mieszkaniu czy w domu. No jest tak, nie? Chyba, że ktoś na korkę tam będzie siedział. I wszystko może być super. Możesz mieć elegancką wiedzę, taką, że jednego powalisz i jeżeli nie podłączysz się do właściwego źródła, albo jeżeli właściwe źródło nie będzie w całym tym układzie, który w życiu masz, nie ma nic. Możesz mieć piękny samochód i nie mieć stacji paliw po drodze, czy stacji ładowania i nie dojedziesz. I możesz mieć piękny nocleg w pięknym samochodzie. Na przykład. Chcę powiedzieć o tym, że Bóg ma właściwe drogi. I to On ustanawia drogi, którymi my mamy chodzić. Nie? Więc musimy poznawać te drogi. Natomiast Słowo Boże mówi, że nie jesteśmy w ciele, tylko w duchu. Więc te drogi są duchowe. Ale one są oparte o Boże Słowo. Bo jest napisane, że na przykład zakon jest duchowy i napisane, a Paweł pisał, że on jest cielesny, i że widzi tam no, w swoich tam członkach że grzechy. Ale chodzi o to, że zakon jest duchowy. Chodzi o to, że kiedy my postępujemy według Ducha Świętego w nas, to wtedy te słuszne żądania zakonu się w nas wykonają, co nie? Więc to nie jest tak, że teraz masz wiedzę całego zakonu i wprowadzasz rzeczy po kolei do swojego życia i możesz powiedzieć, ok, spodziewam się efektu.
bo trochę zaryzykuję. 99% uważam, że nic się nie wydarzy. Nawet 90%. Bo mówię w ciemno. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na początku twojej decyzji nie jest pobudzenie przez Boga do tego, żebyś wprowadzał w czyn słowa, które czytasz, albo żebyś zrobił z nich użytek, to będziesz wprowadzał zakon. Zwykły zakon. Czytaj, rób tak, a będzie dobrze. Idź w ten sposób, a będzie ok. To jest najzwyklejszy zakon Starego Testamentu. Po prostu. Bo my mamy żyć, mówi chyba Rzymian, według Ducha Świętego. I jeżeli Duch Święty w twoim życiu mówi o jednej rzeczy, to tą jedną masz wprowadzać na tu i teraz. Na najbliższe chwile, na najbliższy, nie wiem, dzień, tydzień, czas, obojętnie. I to nie znaczy, że ten zakon przykazań, który czytasz, czy o którym słyszysz, że on jest nieważny. On jest ważny. Ale wtedy, kiedy żyjesz według Ducha Świętego, Jezus zakon wypełnił. Więc kiedy On żyje w tobie, kiedy Duch Święty żyje w tobie, to ty będziesz robił jakby z Bożej natury rzeczy, które są opisane w Starym Testamencie. Ale jest kompletnie inna zasada. Robisz to w posłuszeństwie Bogu. Robisz to w prowadzeniu Bożym w swoim życiu. Ale jest to ważne, bo jeżeli tego nie będziesz robił, co nie? No to nie ma jakby, nie wiem, efektów. To nie ma efektów. Wierzę, że Pan Bóg chce nas przekonywać o grzechach. Córa mi tam macha. Zaczekaj mi się. Wierzę, że Bóg chce nas przekonywać o grzechu. Tylko po pierwsze, czy my chcemy się przekonać? Jakby odpuśćmy sobie temat, że ktoś kogoś potępia, oskarża, osądza, dobra? Czy chcemy dać się Bogu przekonać? Nie? Po drugie, czy masz jeszcze siły być przekonywanym przez Boga? Bo być może zakres twojego zaplecza jest tak bujny, że ilość pokuty jest bardzo męcząca. Po prostu. Albo tylko ja tak. I jakby człowiek już jest zmęczony, żeby robić, wiesz, kolejne rzeczy. Znaczy mówię po ludzku. Albo ja jestem zmęczony, żeby robić różne rzeczy. I sobie tak myślę i mówię, no jakie mam wyjście? Straszne to jest, co mówię, bo jakie masz wyjście, jeżeli padasz na twarz? Bo jeżeli już nie chcesz, już masz dosyć po prostu, no to jakby... A masz robić, masz iść, to jak? Są takie momenty na przykład, że naprawdę padam wieczorami i jest Boże poruszenie, przychodzi Boży pokój, jak mówię, Panie Boże, ja nie mam ochoty wykorzystywać tego odpocznienia, żeby sobie robić. Ja już nie mam po prostu siły. I co mam zrobić? No, Bóg to rozumie. A uważam, że zwycięstwem tej osoby, takiej osoby jest to, kiedy powie, Boże, nie mam siły. Odkryciem od, nie wiem, może roku czy dwóch dla mnie osobiście jest to, że Bogu można mówić o wszystkim. Ja nie wiem, czy faceci tak mają. Sorry, możecie potwierdzić, zaprzeczyć. Jeżeli Bóg mówi, idź w lewo, no to skręcasz w lewo. I wiesz, które to jest to lewo. To nie to drugie lewo, co nie? Po prostu wiesz, że tam. Jeżeli Bóg mówi, weź schowałki, no to je bierzesz i idziesz, nie? Jeżeli... Wiadomo, jak żona mówi, to jest inny margines błędu. Ale jak mówi Bóg do ciebie, no to bierzesz, co mówi Pan Bóg i robisz. Bóg mówi, nie wiem, załóż tam coś tam, tak? No to bierzesz, zakładasz. Bóg mówi, trzeba tam płacić rachunki. No to idziesz do pracy, pracujesz. Mamy te poczucia chyba, nie? Tam myślę, że większość z nas ma takie poczucie, że trzeba jednak zarobić na mieszkanie, nie? Czy na dom, czy na własne, jak, no, własną rodzinę. I super, to jest jeden werset, który możemy powiedzieć, że mamy go jakby podhaczony. I kiedy przychodzą trudności i problemy, wydaje mi się, że większość facetów nie jest jakby wylewna. Już nie mówię, że do drugiej osoby, ale ogólnie w naturze. Jakby ja się wiele razy zderzałem ze ścianą i
dopiero po długim czasie wpadałem na genialny pomysł, żeby powiedzieć o tym Bogu. Co mu mega dziwne, naprawdę, bo jakby nie mam problemu rozmawiać na przykład z Marzeną i opowiadać tutaj to tak, to jakby rozmawiać sobie. Ale jak przychodzi takie, wiecie, osobiste, jak przychodzą do ciebie do mnie, osobiste wyzwania, wyzwania, jeżeli przychodzą jakieś jak przychodzi jakieś osobiste powołanie do twojego życia, bo jakby w czym ono jest, być może jest tym, żebyś po prostu był wierny, mały i robił, nie wiem, uśmiechał się do rodziców, był im posłuszny, na przykład. To jest super. Jezus był posłuszny rodzicom, nie? Jak się zgubił tam na 2-3 dni, potem był posłuszny. Najpierw się zgubił, ale potem był posłuszny. To wierzę, że kiedy my spotykamy się z naszymi trudnościami, to rewelacyjnie jest, faceci szczególnie, kiedy powiesz Bogu, Boże, w moim sercu, na tym skrawku, którego już jakby nawet nie chce mi się myśleć o nim, jest. Ten problem, tu boli, tam sztyka, to mnie wkurza, tamto mnie wkurza, ten mnie męczy, tu nie umiem, tam nie potrafię, tu jestem słaby. Jakby wylać całe to wszystko, co tam znajdziesz w tym sercu. Bo wydaje mi się, a przynajmniej mówię z autopsji, że takie bardzo zwykłe, banalne, proste rzeczy, ja ich nie robiłem przez lata. Nie wiem dlaczego, nie wiem, natura nazwijmy to. W ogóle ostatnio jest jakaś kampania w internecie odnośnie depresji facetów i nie wiem, czy już prób samobójczych, ale depresji u facetów. I generalny stereotyp faceta jest taki, że on sobie poradzi i że on nie płacze. Co nie? I ta kampania ma zburzyć ten wizerunek. Bo facet daje radę, nawet jak jej nie daje. Nawet jak jest skruszony, jak wiesz, jak potłuczony wazą w środku, to on dalej... To jest bardzo dalej z uśmiechem, bo ten kawałek uśmiechu się nie potłukł. Tak mi się wydaje, że tak jest, a przynajmniej uważam, że tak bywa. No ale coś z tym bazonem trzeba zrobić, bo on będzie potłuczony, on się w końcu rozpadnie. I nie wiem, czy to jest kwestia przyznawania się do własnych słabości, być może, ale kiedy zrobisz to przed Bogiem, kiedy Mu powiesz, nie umiem, nie daję rady, to jest Bóg cudów. Nie chcę tego inaczej nazwać. Dla mnie to są osobiście, znaczy ja wierzę, dla mnie są cuda, kiedy ludzie są uzdrawiani, kiedy są takie rzeczy namacalnie widoczne. I jednocześnie wierzę w to, że cudem jest to, że Bóg może zmienić ciebie przed tobą samym. Jestem tu 15 lat. I kiedyś się zapytałem pastora, czy Bóg jest w stanie mnie zmienić na samym początku. Ja bym, bo błogosławił mnie tu, widziałem to, ale czy mnie jest w stanie zmienić, bo zaczynają widzieć problemy. A pastor mówi przede wszystkim. Ja mówię, to fajnie, że przede wszystkim, jak u mnie jeszcze nie ma tego przede. Ale wiesz, jaki jesteś, co nie? Znasz siebie doskonale. Umiesz się zmienić? Ja nie potrafię. Ty też nie. Chyba tak, nie? Nawet nie wyobrażam sobie, jak zmienić pewne rzeczy we mnie. No tak mam i już. A on potrafi. Nawet to jest nieprawdopodobne. I może to zrobić w dzień, może to zrobić na przestrzeni lat, a może na przestrzeni lat rozwiązać wiele rzeczy, których nie widzisz, że rozwiązuje, a na końcu tylko w dziennie po prostu odklikiwać. Nie wiem, na jak to działa. Znaczy, można tam czytać, tam uwalniać, przebaczać grzechy, nie? Ale jakby jest pewien proces w życiu, w którym ty musisz zrozumieć, że pewne rzeczy są, że są pewne rzeczy, z którymi sobie nie radzisz. I pamiętam, jakby na potwierdzenie tych słów jest, miałem takie świadectwo w swoim życiu, że usiadłem przed Panem, jakoś już mieszkaliśmy, parę lat temu, powiedzmy ze 4, miałem trudny czas i mówię, Boże, nie radzę sobie. Nie chodzi o to, że nie zarabiałem na rachunki czy coś, mówię, po prostu już sobie, nie wiem, mówię, nie radzę sobie, nie wiem, jakby nie ogarnę. Sorry za takie uzewnętrznienie się. Ale gdy tylko to powiedziałem, nagle przyszło poczucie, że sobie radzę. Ja wiem, że to jest tylko poczucie, ale jakby patrząc realnie na życie, to chodzisz do pracy, co nie? Ogarniasz rachunki, płacisz je na czas. Nie wiem, nie wywalają cię z tej pracy. Jakby życie wygląda względnie normalnie. Więc ktoś może powiedzieć, spoko, dajesz radę. A może w tobie coś być takiego, nie wiem co to było, co to jest, że mówisz, nie radzę sobie. Być może, jeżeli przyrównamy się do tego, do którego przychodzimy, tak?
do rzeczy, które Bóg jakby robi w twoim życiu, które stawia jako wyzwania do twojego życia, to być może to jest powodem, że mówisz, nie radzę sobie. A jeżeli sobie radzisz, to tylko w jakimś zakresie. Zrobię przerwę, muszę się pochwalić. Naprawdę muszę się pochwalić. Młodzi wczoraj tam mieli spotkanie z takimi młodymi z Kalisza. Dali radę na maksa. Naprawdę nas jest w młodzieżówce, no nie wiem, z 16 osób, 15, nie chcę nikogo pominąć. Ale chłopaki, dziewczyny tam z tyłu siedzą, ogarnęli rzeczy. Ogarnęli rzeczy, ogarnęli grilla, oczywiście Krzychu z Michałem smażyli kiełbaski, ale Ignaś z Radkiem akurat naszym ogarnęli grilla, Kuba ogarnął tutaj uwielbienie z oliwką, Mati podziałał z napisami, dziewczyny ogarnęły kubeczki, tam podpisywała Ania, twoja Julia, wasza Julia pomagała tutaj przy stole, rozmawiała tam z Marzenką, Marzenka mówi, że też super, że jakby wychodzili frontem. Jeżeli komuś pominąłem, przepraszam, tak patrzę jeszcze na Norberta, jak stał z przywitaniem gości z Dawidem. Chodzi o to, że chłopaki stanęli i dziewczyny stanęli na wysokości zadania, ogarnęli rzeczy. Było około 40 osób. Wydaje mi się, że mogło być więcej. Ale chodzi o to, że te osoby to ogarnęły. I teraz powiem wam tak szczerze. Nie wyobrażam sobie zrobić na 100 osób na przykład, nie? Albo na 200. Znaczy, teoretycznie mam takie wyobrażenie, że jeżeli parę osób zrobiło takie rzeczy, to nie ma problemu zrobić więcej. Ale biorąc pod uwagę moje ograniczenia, nie? To nie jesteśmy w stanie zrobić więcej niż tyle, ile możemy. Ale Bóg jest w stanie to zrobić. Bóg jest w stanie uczynić rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie uczynić. Bóg jest w stanie przyjść do naszego życia, pobudzić nasze życie w taki sposób, tak się w nas poruszyć, że rozwiązuje nasze problemy. Zmienia nasze nastawienie, myślenie, charakter, myślenie o sobie, postawę. On to po prostu zmienia. Zaczynasz mieć w nosie, co o tobie ludzie myślą, bo zaczynasz mieć ważne to, co Bóg o tobie myśli. Nie obchodzi cię to, czy nie wiem, jesteś... No, wstaw tu cokolwiek. Czy jesteś taki, siaki, czy owaki. Bo zaczyna cię obchodzić to, jak jest Bóg, co o tobie myśli, co on o tobie mówi. Ostatnio rozmawiałem z Markiem i z naszym pastorem. Znaczy, nie chcę tu robić jakiegoś takiego, wiecie, nie? Zachwalania czy coś, żeby była jasność, ale chcę powiedzieć jedno, że kiedy ktoś drugi, jakaś druga osoba tobie mówi, że, nie wiem, Słowo Boże mówi w ten sposób, albo reprezentuje sobą postawę Słowa Bożego w sytuacjach, w których mógłbyś stwierdzić, że na przykład ucierpiała na tym jego postawa, albo jego, w cudzysłowie, autorytet, nie? A on reprezentuje tą postawę, to myślę, że można powiedzieć, że jesteś zdumany z zewnątrz. Bo widzisz ludzi, którzy jakby nie mówią o sobie, nie robią jakby swoich rzeczy, tylko robią to, co tobie pomoże za chwilę. Mówią i robią to, co sprawia, że kierunkuje akurat w tej sytuacji moje życie na właściwe tory. I dla mnie to było mega zbudowaniem. A myślę, że my czasem możemy mieć, ja mogę czasem mieć coś takiego, albo w większości przypadków, obojętnie, że nie zawsze jeszcze wszystko umiem zrobić, nie? Mówiąc delikatnie. Co nie? Myślę, że też możesz mieć w swoim życiu takie rzeczy. Czy nie? Są rzeczy, których nie potrafimy zrobić. Nie potrafimy na przykład, nie wiem, uzewnętrznić się przed kimś. Nie potrafimy na przykład stwierdzić, dobra, nie kłócę się po mnie. Okej, możesz mieć rację i machnąć jakby ręką. Znaczy ja nie potrafiłem. Nie potrafię, obojętnie. W sensie, w końcu, raz. I nagle widzę, że ktoś, kto w moich oczach jakby więcej ogarnia, robi pewne rzeczy i jakby w ogóle nie dyskutuje z tym, czy jest dobrze, czy źle, tylko realizuje Boże Słowo. Dla mnie to jest zbudowanie, dla mnie to jest zachęta, dla mnie to jest patrzenie, gdzie mogę patrzeć na Słowo Boże i po prostu zrobić krok do przodu. I chciałbym tobie powiedzieć, że jeżeli w twoim życiu są rzeczy, w których ty się musisz poddać Bogu, w których ty się musisz jakby przed Nim ukorzyć, ale przed Bogiem, to są rzeczy, które warto próbować przynajmniej realizować.
no być może będzie boleć, być może będzie jakaś krzywda. No nie wiem, na przykład jest werset, nie zwalczajcie zła złem, nie? Czy jakby nie sprzeciwiajcie się złu. Ja nie wiem, ile razy udało, mi się chyba raz udało ten werset zrealizować, naprawdę raz. No sorry. Przypomina mi się ta historia oczywiście o Jezusie i o kamieniach, nie? Ale naprawdę, no są rzeczy, które w nas działają tak, a nie inaczej. I wierzę, że kiedy w swoim życiu zauważasz takie rzeczy i kiedy przyjdziesz do Pana i powiesz mu: Boże, wkurza mnie to, nie lubię tego, nie umiem, nie potrafię, nie radzę sobie. Boże, nie wiem, chciałbym być super, ale no widzę, że nie jestem. Albo nie mówią o mnie w ten sposób, albo nie wiem, cokolwiek. Mówię to o naszym, tym, wiecie, ego. Chciałbym być postrzegany jako super boss w ulicy. No ale nie jestem. Boli mnie to, jest mi źle z tym. Bo mówię o tym celowo, bo być może, jeżeli nie powiesz tego Bogu, to chodzisz w takiej postawie bossa ulicy, tego, co nic nie ruszy. Może zrobić wszystko, powiedzieć wszystko, zachować się jak chce i w ogóle być najmądrzejszym na świecie. Nie, to jest tylko postawa, która jakby jest krzywdząca dla wszystkich wokoło i dla ciebie też, nie? I dla mnie, jak ja mam takie postawy. No. I wielokrotnie Bóg uwalnia wtedy, kiedy po prostu wylejesz swoje serce przed Nim. Oczywiście są sytuacje, kiedy niestety życie się tak poukładało, że nie jesteś w stanie nic zrobić i w żaden sposób się ruszyć i w żaden sposób z Bogiem nie współpracować, a potrzebujesz wtedy Bożego poruszenia, takiego jakby ponad możliwości. I Bóg też ma takie poruszenie. I Bóg też ma takie poruszenie, bo być może zrezygnowałeś ze swojego życia, być może zrezygnowałeś z siebie. Nie chcę, żeby to była mowa motywacyjna. Chcę, żeby to było też powiedziane w formie i świadectwa, i po prostu wyznania tego, że jaki Bóg jest, albo co robi. Jakby nie mam ochoty być zmotywowany tak po ludzku. Fajnie, ale na krótką metę. A Bóg jest tym, który może zrobić w swoim życiu wiele. I chodzi o to, że ty i ja być może już postawiłeś na sobie krzyżyk. Tak jest, jak jest, ciach. Dobra. Nie dobra. Sorry, że tak mówię, ale to jest niesamowite, bo Bóg jest w stanie w twoich trudnościach przyjść do ciebie i cię po prostu posilić i podnieść. Możesz mu powiedzieć: Panie Boże, nie potrafię, nie umiem, leżę i kwiczę, i staniesz prawdopodobnie przed sytuacją na zasadzie: albo się po mnie ruszysz, albo mogę paść. I przypomina mi się werset, nie wiem, czy zaboli, czy nie zaboli, apostołowie mówili tak, nie? Że byli postawieni w sytuacji, kiedy pożegnali się z życiem. Pożegnali się z życiem. Aby nie na sobie budować, nie o własnych siłach chodzić. Więc nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. Jest tak w życiu, jak jest. Ale Bóg jest w stanie poruszyć twoje serce i twoje życie i jest w stanie podnieść się z prochu. Po prostu jest w stanie to zrobić. Nawet jak ty postawiłeś na sobie krzyżyk. Nawet jeżeli jak ty z siebie zrezygnowałeś. Wierzę, że jeżeli takie słowa padają dzisiaj, to wierzę, że Duch Święty będzie to wypracowywał. To jest napisane, że słowo nie wraca z niewykonanym zadaniem. Jest napisane więcej, że Bóg pilnuje tego słowa, które posyła. Więc on zrealizuje to zadanie. Ale kiedy Bóg będzie pukał do twojego serca, to ty masz klamkę ze swojej strony. Jeżeli jej nie otworzysz, to ty jej po prostu nie otworzysz. To nie znaczy, że Bóg nie działa. Nie? A możesz jej nie otworzyć tej klamki, bo cię boli, bo jesteś skrzywdzony, bo życie jest za trudne, albo bo życie jest trudne, bo mnie szczyka tu, bo już mi się nie chce. To są realne problemy, które wierzę, że dotykają naszego życia, które mogą sprawiać, że nie chcemy już się za bardzo otwierać na Boże działanie. Przykre, trudne, no, ale chyba prawdziwe. No dobra, w jednym przypadku. Bo jeżeli ktoś jest zraniony mocno i przychodzi Duch Święty z uleczeniem, to to boli. Bo musisz jakby dać tą ranę. To po prostu jest niefajne. Ale fajne jest za chwilę. Niefajne jest się ukorzyć. Napisałem sobie, że podstawą naszego życia jest ta społeczność z Panem Bogiem. I faktycznie z niej wszystko wypływa i od niej wszystko wychodzi.
kiedyś Michał Sławski tutaj mówił kazanie, nie wiem, z rok, dwa temu może. I pamiętam, mówił coś takiego, że to, co przeszkadza ci w drodze do Pana, po prostu usuń. To, co przeszkadza ci w życiu dla Pana, usuń. Usuń. Co nie? Więc jeżeli przeszkadza ci, nie wiem, brak chęci, jak to usunąć? Musisz być napełniony Duchem Świętym. Musisz. Po prostu nie ma szans, żebyś nie był. Ale kiedy będziesz napełniony Duchem Świętym? Kiedy naczynie może być napełnione? Kiedy będzie czyste? Więc dlaczego, jeżeli Duch Święty chce się dotykać twojego serca, mówisz nie, na przykład? Albo dlaczego, kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia? Mówię to celowo w ten sposób. Dlatego, że jeżeli do mnie przychodził Pan Bóg, mówiłem nie, bo mnie bolało, bo mnie krzywdziło, na przykład. Albo nie chciałem czegoś, z jakichś powodów. Nie, że byłem buńczuczny. Ja próbowałem, żeby to się zmieniało. Pragnąłem na tamten czas. Czy pragnę tego, że tu się naprawdę napełnia? Ale nie potrafię pewnej rzeczy zrobić, no po prostu. I prawdopodobnie ty też nie potrafisz. Ale napisane jest, że jeżeli... W ogóle jest niesamowity werset, znaczy wiele jest fajnie, ale ten jeden tak w tej przypadku, że serce nieprawe serce tłumi prawdę. Nie? Nieprawe serce tłumi prawdę. Więc jeżeli Duch Święty przychodzi do ciebie, że cię kocha, nie? A ty mówisz nie, to znaczy, że twoje serce może być nieprawe. Bo tłumi prawdę. I to było dla mnie objawienie. Nie chcę tego powiedzieć, nie chcę się przejechać jakby po czyichś ranach. Chcę pokazać pewien schemat i pewne zasady jakby Bożego poruszenia. Że jeżeli Duch Święty się pewnych rzeczy w twoim życiu dotyka, to być może one są nieboże, niewłaściwe. I być może to są rzeczy, z którymi musimy zrobić porządek, żeby móc iść dalej. Bo jak być napełniony Duchem Świętym, jeżeli tu i tu są rzeczy, które są po prostu złe? Grzechem. Może być grzechem pokoleniowym. Może być grzechem moim własnym. Może być moją grzeszną postawą. Może być moim grzesznym sposobem myślenia. Celowo mówię grzech. Wiem, jak to brzmi, ale pamiętam na początku swoje jakieś... Jak dzieliłem się kiedyś słowem, pamiętam, że nazywałem rzeczy jakby, że grzech to grzech, cześć. I gdzieś tam się ten czas jakby rozmija i człowiek się robi taki bardziej trochę może wyrozumiały, nie? I ostatnio słuchałem pewnej wypowiedzi jednego z jakichś pastorów. I on mówi, że wszyscy mówią problemy. Ten ma problem, ten ma zmaganie. No jasne, że masz zmaganie. Jasne, że masz problem. Ale jeżeli ten problem, czy to zmaganie, tak, jest grzechem, nie? Nie, że ty chodzisz i robisz grzech, tylko naprawdę listwo jest grzechem. O, nazwijmy to tak, nie? Nie mówię o zmaganiu, nie wiem, z rachunkami, z okolicznościami. Mówię o naszych bataliach, takich po ciele, nie? To lenistwo nie jest problemem. Ono jest grzechem. I dlaczego to mówię? Bo na grzech jest rozwiązanie, a z problemem się zmagasz. I mówię serio, i to jest tak bardzo proste, że tak mega trudne, że po prostu czasem zajmuje lata, żeby pewne rzeczy załapać, żeby pewne rzeczy zrobić, żeby pewne rzeczy przyjąć do naszego serca, żeby przyjąć do serca, że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie wybrał, że Bóg mnie usynowił, że nazwał mnie swoim dzieckiem, że dał pieczęć Ducha Świętego jako rękojmię dziedzictwa, że jest na temu, że się porusza w moim życiu, że błogosławi ludzi, bo przecież jesteśmy nikim, niczym, tak? No jesteśmy. Siema. Ale Bóg jest w stanie się poruszyć. I kiedy masz jakieś... Kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, niech będzie to serce już. I kiedy mówisz, nie, tam ja jestem zły. Nie należy mnie kochać, bo to jest to poczucie serca. No to Biblia mówi, że nieprawe serce tłumi prawdę. Prawdą jest, że Bóg cię kocha. Rozwiązaniem na to jest, Boże, przepraszam cię, że moje serce jest nieprawe. Wyznanie grzechu. Przepraszam. I kiedy wyznajesz Bogu grzechy, Bóg przychodzi i serce oczyszcza. Daje swojego ducha, daje odwagę, daje uleczenie, daje uzdrowienie, daje mądrość, daje życie. Nie ma innej opcji, to jest Boża droga. Jest napisane, aby ukorzyć się pod mocną ręką Pana. Jest napisane, aby poddać się Panu Bogu. Nie wyszło mi 99 milionów razy. Ale parę razy mi wyszło i było super. Dlaczego chcę o tym powiedzieć, że było super? Bo było naprawdę genialnie i Bóg jest w stanie poruszyć się w swoim życiu tak, że będzie rewelacyjnie. I nie będę mówił tutaj jakoś tak, wiecie, pod muszką. Po czemu mam tak mówić, nie?
Jeżeli Duch Święty się porusza w taki sposób, przepraszam, ale trzy osoby tu były wczoraj na scenie, zagrali takie uwielbienie, że przyjechałem do mamy po Maję, mówię, podciągajcie się, mówię, bo was młodzi gonią. Naprawdę, szczerze wam mówię, to nie jest tylko moje świadectwo. Były osoby podotykane dzięki uwielbieniu. Trzy osoby zaśpiewały. Zagrały, zaśpiewały. Super. Żelerka poruszała. Było czadersko. Ale zaczęło się już od początku. Jak tutaj ktoś się przygotowywał, przyjechał taki Dawid, on do nas dojeżdża z Kleszewa i mówi do mnie, wiesz co, jak tu przyjechałem ustawiać stoły, to poczułem, że coś takiego, jakby ja to rozumiem, że ważnego, ale w sensie Bożego się dzieje. Ja mówię, kurczę, ale numer, jeszcze się nic nie zaczęło, jakby ludzie się schodzili, żeby ogarniać. Ignaś był pierwszy, bo ogarniał grilla, ale jakby chodzi o to, że on już coś poczuł, już ma jakieś doświadczenie. Zaczęło się uwielbienie. Mówię, kurczę, Panie Boże, zacząłem się modlić, sobie tam poszedłem do kącika. Duch Święty zaczął się poruszać. Ja mówię, w ogóle o co chodzi? Nie pamiętam, kiedy przeżywałem, doświadczałem podobnych rzeczy w moim życiu. Bywały, owszem, ale jestem strasznie zbudowany po wczoraj. Więc być może trochę jeszcze taki nabuzowany. No. Ale o trzeciej rano poszedłem spać. Więc Duch Święty jest w stanie się poruszyć. Kiedy wyznasz mu grzechy, to jest na to rozwiązanie. Kiedy poddasz się Bogu, bo Biblia mówi, poddaj się Bogu. Kiedy ukorzysz się pod mocną ręką Pana, On jest tym, który uzdrawia tą ziemię, Twoją ziemię. On jest tym, który będzie robił rzeczy w Twoim życiu. I uważam, że poddanie się Bogu jest też powiedzenie, Boże, padam na pysk, Boże, nie umiem, Boże, nie potrafię, Boże, nie radzę sobie z tym. I być może ten czas będzie trwał więcej czasu niż dzień, dwa, pięć. Bo być może większy jest, nie wiem, problem, temat, schemat, cokolwiek. Ale chodzi o to, że będzie zrobiony już pewien krok. Bóg nie rezygnuje. Bóg nie rezygnuje. Duch Święty ożywia. I kiedy Ty się poddajesz, możesz widzieć, jak On działa, jak On się porusza. Nie jak Ty się poruszasz, jak On się porusza. Możesz widzieć, kiedy Bóg dotyka życia innych ludzi. I być może jest to nasze pragnienie, nasze, mówię tak o wszystkich, o większości z nas, o wszystkich, żeby Bóg się poruszał i nie wiesz za bardzo co i jak, bo może tak być. Wierzę, że Bóg ma rozwiązania. Wierzę, że kiedy będziesz do Niego wołał, jest jakiś werset chyba, psalm 107, że wołali do Niego, albo wołał do Niego i Bóg go wysłuchał. Więc nawet jeżeli nie umiesz wołać prawnie, teologicznie, to już umiesz, bo ten werset mówi, że wołał do Niego człowiek, a Bóg go wysłuchał. Być może zajmie to parę lat, być może to zajmie krócej. Nie życzę nikomu sekundy dłużej niż jest to, nie wiem, przewidziane. Modliliśmy się, zanim nasza córka się urodziła, minęło mniej więcej właśnie lat naszego małżeństwa. Ja mówię, Panie Boże, no, lata mam, jakie mam. Jakby modliłem się i tak dalej. I przyszło i Bóg nagle mówi, poproś jeszcze raz. Nie wiem dlaczego. I chwilę później Marzenka była w ciąży. Nie wiem dlaczego rzeczy muszą trwać. Nie mam dlatego pojęcia. Nie życzę naprawdę nikomu. Ale wierzę, że Duch Święty chce ożywiać. Chciałbym w swoim życiu przede wszystkim, aby... I chyba życzę... Nie wiem, nie czujcie się osądzeni, dobra? Chciałbym jakby życzyć nam tego, żebyśmy byli tymi naczyniami. Żebyśmy byli tymi naczyniami użytecznymi, żeby Bóg mógł przyjść do naszego życia i się w nim rozgościć, a przynajmniej nas wypełnić, abyśmy mogli usłużyć sobie nie sobą, tylko no, sobą też, ale jakby w formie narzędzia, żebyśmy mogli doświadczyć Bożego działania. Nie chcę tego przeduchawiać, bo też naprawdę można odfrunąć wysoko na chmury, więc bardzo się cieszę, że moja żona jest realistką, mega. I człowiek się uczy normalności po prostu. Tak więc już jak nie wiem, trochę może zabrzmi dziwnie, ale jeżeli jakby uczymy się żyć normalnie i funkcjonujemy normalnie, a w tej normalności Duch Święty się porusza. Chyba to powiedzmy. Bóg nas kocha. Kocha mnie. Nie mam błogosławień. Amen.